Hej, cześć, witam serdecznie, wracamy do Wiedźmina 3, Dziki Gon, edycja gry roku. Znajdujemy się teraz oczywiście w przybytku rozpusty, którą rządzi Irina Renarde. I jak pamiętamy z poprzednich odcinków, udało nam się zorganizować odpowiednie kroki podjęliśmy, abyśmy tutaj to przedstawienie, które przed nami zyskało, że tak powiem, jak największy rozgłos. Mamy również ochronę, wynajęliśmy sobie dwóch łebków, którzy będą tutaj pilnować całego tego interesu. Ustaliliśmy z Iriną obsadę tego przedstawienia, więc czas... O, jesteś! ...zabrać się w takim razie. Do występu? Poza tym, że halabardnik drugi płacze w szafie? Wszystko idzie jak po maśle. No a ty? Jesteś już gotowy? No jasne, jedziemy. Dobrze, zaczynajmy. Wolę mieć to już za sobą. Wszyscy tak mówią za pierwszym razem, a potem nie da się ich ściągnąć ze sceny. Zobaczysz, że ci się spodoba. Zoltan, co tu robisz? Słyszałem od Kościli, że macie wystawiać sztukę i ty zagrasz główną rolę. Nie, nie główną. I pomyślałem sobie, że nie mogę przepuścić czegoś takiego. Powiedz, ubiorą cię w rajtuzy? Chodźmy już, Geralt. Musisz się skupić przed występem. Okej, pojawił się Zoltan znikąd, aby naszego bohatera wesprzeć duchowo. Panie i panowie! Cni obywatele świętego miasta Nowigrad! Witajcie! Zapraszamy na wyborną komedię pod tytułem Zmiennik wybawiony albo Triumf Wiedźmina! Wystąpią w niej Wiedźmin Geralt grający sam siebie, Katarina jako królowa, Leo Ribe jako podły sługa. W księcia wcieli się ulubieniec publiczności Maxime Bollier! W roli księżniczki ujrzycie zaś wybitną artystkę, królową sceny, Irinę Renard! Okej, akt pierwszy. Teoretycznie gdzieś tutaj może być wśród tych zawodników Dudu. Czy jesteśmy w stanie go teraz zdemaskować w wielkim cudzysłowie? Królowo, ten pogromca potworów, któregoś była łaskawa wezwać, pokornie czeka w korytarzu. Wprowadź go! Chętnie się z nim rozmówię. A ja winka łyknę, tak, dla kurażu. Wiedźminie! Wzywam cię w arcy delikatnej sprawie. Wiem, że potwór jakowyś pojawi się dziś na zabawie. Bądź czujny, gdy bestia się pojawi, ukróć ją o głowę. A w nagrodę dam złoto, rubiny i kołdry puchowe. Okej, mamy tutaj kilka opcji. No oczywiście jedziemy. Zabijam potwory z przyjemnością i odznaczam się nieludzką jurnością. To żeśmy powiedzieli. Geralt wyknął haczyk, plan się uda, to bezsporne. Na balu sprawię, by luby twej córy zmienił formę. Wówczas to pewne, głupi wiedźmin go zasiecze, a inni goście wezmą potwora na miecze. Żałować będzie kochanka me dziecię. Ale przecież nie wezmę bestii za zięcia, no przecie. To 13 z głoskłowcem jest chyba pisane. Akt drugi. Zebraliśmy się tu z radosnej przyczyny. Dziś odbędą się księżniczki z rękowiny. A potwora ani widu, ani słychu. Okej, no uderzamy w stronę gości oczywiście. Może wśród gości kręci się po cichu. Ukochana, długo skrywaliśmy nasze
Ognisteuszucie, całe miesiące wstrzymywałem trafiącym mnie hucie. Starczy już sekretów. Proszę cię, Luba, o rękę. A potem w komnacie... zedrę cię sukienkę. Zgadzam się, ukochany. Zgadzam. Moment! Tradycja nakazuje, by narzeczeni winem toast wznieśli. Zróbcie to, albo szczęście wasze pradawna klątwa przekreśli. Zdrada! To nie wino, tylko srebrem zaprawiona mikstura! Czuję, że zaraz wleźć ze mnie niecna kreatura! Ludzie, to nie książę, lecz Doppler pod jego postacią. He. Pierwsze słyszę o romansie ludzi ze zmiennokształtną bracią. To potwór, o którym mówiłam, Wiedźminie! Bij, zabij, aż krwią jego ziemia spłynie! Przestańcie, potwór czy nie! Ja go kocham! Chować miecze! Bać się Dopplera to głupota! Zaręczam, to zupełnie nieszkodliwa istota! Pamiętajcie, nie wygląd bestie czyni, ludzie! Lecz podły charakter, właściwy temu słudze! Masz rację, Wiedźminie, to sługi podszepty nasunęły mi na myśl takie podłe koncepty! Oszczędź Dopplera, niechaj będzie mym zięciem. Człowiek czy nie, ważne, że córa kocha go namiętnie. Morał tej historii, dobrzy ludzie, jest taki. Nie jest potworem, kto kształt ma wieloraki. Wiedźminie, w tobie każdy Doppler ma przyjaciela. Okej, no i cały czas tego dudu ani widu, ani słychu. O! Jakiś taki tajemniczy. A podłego sługę czeka teraz najciemniejsza cela. Straż, wezwijcie straż! Niech wyprowadzi stąd tego zdrajcę. Hola, nie słyszeliście rozkazu księżniczki? Zapraszamy! Panie władzo, no już, dawajcie na scenę! Zakujcie tego zdrajcę w dyby! Nie bój się. Wszyscy potem żyli długo i szczęśliwie. Wkrótce potem Doppler i księżniczka ślub wzięli. A na czas wesela nawet sługę wypuszczono z cegły. Miejsce Dopplerów jest na stosie. Palić ich trzeba! Daj spokój, nie widzisz, że to żarty są? W komedii to i gul mógłby księciem zostać. Nie przeżywaj, kurny. Co za przedstawienie, no nie, nie, że tak powiem, nie pochłonęło tutaj zbyt wielu widzów. No ale co, sprawdziliśmy się w roli Wiedźmina, zagraliśmy sami siebie, jest okej. Okay. Prawdopodobnie ten strażnik, którego wyciągnęliśmy, może być Dudu. Zaraz się wszystko okaże. Jest Priscilla. Ciekaw, czy strzeli focha. Geralt, jak wam się udało? Że nie wzięliśmy jej, że tak powiem, jako księżniczka. To skurwiel zostawił ci pamiątkę na twarzy. Czyli wiesz o wszystkim. Spotkałeś Ciri? Nie, ciągle jej szukamy. Geralt! Świetnie ci poszło. Już dawno się tak nie uśmiałem. Jak opowiem chłopakom, to nie uwierzą. Możesz mi wyjaśnić, jak udało wam się z Jaskrem narazić jednocześnie Roivenowi, Skurwielowi i Straży Świątynnej? Nie tak to planowaliśmy. No właśnie, i teraz pytanie. Dlaczego się, kurczę, nie skontaktowałeś z Priscillą? Dlaczego nie skontaktowałeś się z Priscillą, a nie aktorami? Byłem w teatrze kilka razy, pod różnymi postaciami, ale nie odważyłem się. Nie chciałem ich narażać.
Ale kiedy usłyszałem o nowej sztuce, pomyślałem, że może wreszcie mam szansę dowiedzieć się, co z Jaskrem i Ciri. Wiem, że Ciri wróciła po ciebie do Skurwiela. Jak udało ci się potem uciec? Chciałem biec za nią, ale pewnie bym jej tylko zawadzał. Krzyknęła, żebym zmienił postać i znikał stamtąd. Szukałem ich potem, Ciri i Jaskra, ale jakby wyparowali. Wystraszyłem się i codziennie podszywałem się pod kogoś innego. Zastanawiałem się nawet, czy nie powinienem zmienić się w Ciri, żeby zmylić tych, którzy jej szukali, ale... Ej, Żen! Czekaj, no cudaku. Geralt, a kiedyś ty ostatnio widział Cyrillę, he? Dawno, co? Tak, dawno. No ja też. Teraz to duża pannica musi z niej być. Dudu, zrób nam przysługę i zmień się w nią. Na chwilę. Geralt? No kurczę, no pewno, żebyśmy chcieli ją zobaczyć. Tak, proszę. Zmień się w nią. Zobaczmy, co z tego wyniknie. Ciekaw jestem, czy będzie pokazana ta transformacja. Trochę dziwnie się czuję, kiedy tak wlepiacie we mnie gały. Już? Tak, wystarczy. To był zły pomysł. Ale chyba nie gniewasz się na mnie, Geralt, co? Nie. No, to mi ulżyło. A co z Jaskrem? Udało wam się go znaleźć? Dorwali go łowcy czarownic, ale mamy też dobre wiadomości. Menge nie żyje. Ach, dobrze, że ktoś go w końcu załatwił. Chociaż pewnie na jego miejsce przyjdzie ktoś podobny, o ile nie gorszy. Niekoniecznie. Czuję w kościach, że to może być całkiem przyzwoity jegomość. O czym on mówi? No właśnie, i musimy go teraz wtajemniczyć w plan, że on musi przyjąć postać Mengego. Gdyż jak pamiętamy, tylko on może wydać osobiście rozkaz, aby dotrzeć do Jaskra, który znajduje się w podziemiach świątyni. No i musimy go teraz wtajemniczyć. Zobaczmy, jaka będzie jego reakcja. Z twoją pomocą możemy uwolnić Jaskę. I co miałbym zrobić? Będziesz musiał podszyć się pod Mengego i wydać rozkaz przeniesienia Jaskra do Oxenfurtu. A potem my urządzimy zasadzkę w wąwozie i odbijemy go. Zaraz, chwila. Jak ja mam wejść w rolę Mengego? Nie wiem nawet, gdzie trzymają Jaskra. Okej. Możemy gościa uspokoić i stwierdzić po prostu... Nikt nie wie, że Menge nie żyje, więc nie musisz się obawiać, że zostaniesz zdemaskowany. Nikt nie wie. Poza wami. Czyżbyś miał coś wspólnego z pożarem w koszarach łowców czarownic? Powiedzmy, że byłem w pobliżu. Hehe, żałuję, że tego nie widziałem. Jaskier jest przetrzymywany na Wyspie Świątynnej. Sam będziesz musiał ustalić, gdzie dokładnie. A co, jeśli to wyda im się podejrzane i zaczną mnie pytać? Założę się, że nikt nigdy nie zadawał dowódcy łowców czarownic zbyt wielu pytań. Poza tym jesteś Dopplerem, nie? I jeszcze podobno aktorem. Dasz sobie radę w każdej sytuacji. Jeśli zrobi się gorąco, możesz na przykład pójść za róg i zamienić się w cyzatą babę albo, bo ja wiem, w Kawkę. Jasne. Dzięki. He. No dobra, wtajemniczyliśmy go, jednak nie jest do końca tutaj chyba przekonany co do naszego planu. Poradzisz sobie. Wszyscy myślą, że Menge zaginął, więc możesz opowiedzieć im dowolną historyjkę. Moi chłopcy przygotują zasadzkę w wąwozie. Geralt do nas dołączy i będziemy czekać na wieści. Ale jak mam się z wami skontaktować jako Menge i przekazać, że konwój wyrusza? Będziesz musiał coś wymyślić. Zmień się w gołębie pocztowego albo coś. No, wszystko jasne? Dudu, jazda na Wyspę Świątynną. Ja idę zwołać drużynę i czekamy na ciebie, Geralt. Tak, do zobaczenia w wąwozie. Zaraz, chwila. A co potem? Nie oczekujecie chyba, że zostanę na stanowisku jak Chapelle i tylko od czasu do czasu kogoś spalę dla zachowania pozorów? Nie, oczekujemy, że po wszystkim przyjdziesz do Szałwi i Rozmarynu, gdzie wszyscy się spotkamy. I narąbiemy jak dzikie borsuki.
No, ustalone. To do roboty. Nieźle sobie poradziłeś. Jak na pierwszy raz. Pomyliłeś się tylko kilka razy. A jak ogólnie oceniasz nasze przedstawienie? Publiczność chyba nie wszystko dobrze zrozumiała, ale to normalne. Ważne, że dzięki maskonurom przyszło naprawdę sporo ludzi. Szkoda tylko, że Maksym przyszedł pijany. Niektórzy zażądali zwrotu pieniędzy za bilety. Proszę, to twoja garza. Muszę przyznać, że twój styl grania jest cokolwiek minimalistyczny. Pobierałeś nauki w jakiejś szkole? W Kermoren. Minimum środków wyrazu, maksymalny efekt. Dziękuję za pieniądze. Do zobaczenia. No dobra. Priscilla nam się zaktualizowała. Możemy sobie z nią porozmawiać. Dudu oczywiście również się nam zaktualizował. Czy tutaj wszystko jest wyreperowane? Tak, z tego co pamiętam, wszystko tutaj sprawdziłem. Zamieńmy jeszcze dwa słowa z Priscillą. Geralt! Ach, jednak myślałem, że coś nam będzie chciała powiedzieć. Na temat tego, że nie wybraliśmy jej jako tej księżniczki całej. Ale dobra. Tu oczywiście aktorzy. Biedaków, co z Belen uciekli. Zadanie zaktualizowane. Zadanie zakończone. Bierzemy sobie oczywiście troszeczkę alchemii, koziej skóry, proszek alchemików, szmaragdowy pył. To jest spoko. Tutaj możemy jeszcze wejść. Właściwie wyjść. I co my tu mamy? Spotkać się z Zoltanem w miejscu zasadzki. Może zanim polecimy sobie do Zoltana, gdzie on w ogóle tak naprawdę się znajduje? Znajduje się koło karczmy 7 kotów. Może zamiast 19 poziom. Myślę, że na 20 poziomie może warto byłoby sobie zrobić reset postaci i konkretnie uderzyć w stronę, powiedzmy sobie, jakiegoś konkretnej szkoły. Może szkoły niedźwiedzia. Będę się na ten temat zastanawiał. Przynęta dla czarta, zielony mutagen. Dobra, to akurat nas nie interesuje. Jak my tu stoimy z tymi alchemiami wszelkiego typu, w sensie wiedźmińskimi rzeczami. Buty niedźwiedzia, okej. Czy jakiś mieczyk, kurczę, możemy wykonać. 17 poziom. Teoretycznie mamy na to składniki. Znaczy, my nie posiadamy takiego miecza? Chyba posiadamy, coś mi mówi. Pancerze. No właśnie, z jednym z poprzednich odcinków udałem się tam, gdzie była ta zamknięta krata i faktycznie można tam wejść z innej strony, z domku obok. Trafi się do tych podziemi również. Ale myślę, że tutaj tymi składnikami i konkretnie wszystkimi ulepszeniami zajmę się pomiędzy odcinkami. A tymczasem myślałem, żeby udać się w stronę zadań pobocznych i konkretnie do Dijkstry. Kiedy Dijkstra zaangażował się w ewakuację czarodziejów, pamiętamy to z poprzedniego odcinka, Geralt od razu przeczuwał, że coś jest na rzeczy i nie pomylił się, gdy tylko magowie bezpiecznie odpłynęli ku gościnnym brzegom Kowiru. Dijkstra wyjawił Wiedźminowi, że zamierza przeprowadzić zamach na Radovida i poprosił go o spotkanie w Passiflorze. Zobaczmy, co z tego wyniknie. Ta Passiflora jest kawałeczek drogi, przebiegnijmy się tam oczywiście. Aktorzy sobie tutaj oczywiście trenują i tak dalej, i tak dalej. Tu mamy tych bardów. Zobaczmy sobie, czy będzie tam szybciej dotrzeć za pomocą znacznika. Passiflora, pamiętam, był tam znacznik, okej. Kupę kasy mamy, 4,5 tysiąca prawie, także nie jest źle. Polecimy sobie do Passiflory i zobaczymy, co ciekawego powie nam Dijkstra odnośnie tego zamachu na Radovida. Czy to się w ogóle może powieść? Przecież to jest zamach stanu. A Wiedźmin do takich konkretnych czynów raczej no nie chcę przyłożyć ręki, aczkolwiek zobaczymy, co z tego wyniknie. Dziewczynki sobie stoją oczywiście. W Passiflorze, pamiętamy, mam jeszcze zadanie związane z kartami, ale do tego również dojdziemy. Dałabym ci zniżkę za te twoje. No, oczywiście nasze bohaterskie czyny się rozniosły po całym mieście. Okej. Okay. Geralt, witaj! No podejdź, mój drogi, nie wstydź się. Przepraszam, ale przyszedłem tu, bo... Ciszej. Dobrze wiem, po co przyszedłeś. Czekają już na ciebie. Tędy. No dobra, czyli markiza nas tutaj wtajemniczy. Proszę bardzo, tajemnicze wejście. Czy
ona idzie z nami? Nie. No i dobra, mamy tu jakiegoś bandytę. Wiedźmin Geralt. Masz na górę, szef już czeka. No idę, idę. Nie jestem pewien, czy tutaj nie można było czegoś zabrać. Na pewno coś było można zabrać. No i jest Dijkstra. Zobaczmy, co z nim. Geralt, jesteś. Mogłeś wybrać bardziej ustronne miejsce na rozmowę o zamachu. Wszyscy tak o nim myślą, więc nie ma się czego bać. Poza tym, wiesz, to miejsce z tradycjami. Mówią, że to właśnie tutaj Falka planowała zamach na króla Vridanka i wszczęcie rebelii. Porównujesz się z Falką? Chyba nikt nie wpisał się w historię Redanii bardziej krwawo niż ona. Jej rewolta zmieniła bieg historii, to nas łączy. Ale jeśli chodzi o przelewanie krwi, planujemy upuścić jej tylko Radowidowi. Cieszę się, że chcesz wziąć w tym udział. Przyznam, że nie byłem pewien, czy się zjawisz. Okej, tak naprawdę to jeszcze nie podjąłem konkretnej decyzji. Jestem tu tylko przez ciekawość. Ale pomożesz nam. To się okaże. Najpierw muszę wiedzieć, czego ode mnie oczekujesz. Zdaje się, że mojego wspólnika już znasz. Noż? Ty tutaj? Emerytowani szpiedzy muszą się wspierać. Kiedyś broniłeś króla. Teraz mieszasz się w zamach na innego? Nie jestem z tego dumny, ale rozpatrywałem wiele możliwości i nie znalazłem lepszej. Radowid wiele razy udowodnił, że w głowie mu tylko własne interesy. Kiedy Kedwen poprosiło go o pomoc, najechał na nie. Kiedy ja błagałem o wsparcie dla Wyzimy, odprawił mnie z kwitkiem. Teraz wojna wchodzi w decydującą fazę i musimy działać szybko. Nie mam już złudzeń. Martwy Radowid to wolna Temeria. Niby ja. Wydawało mi się, że Radowid jest sprzymierzeńcem Temerii. Tylko dopóki działania moich partyzantów są mu na rękę. Później, jak wygra wojnę, nie będzie chciał wracać do starych granic. Zamiast tego marzy mu się Imperium Północy. Póki Radowid żyje, Temeria nigdy nie będzie wolna. No, ale nie będziemy cię zanudzać polityką. Pamiętaj, że Radowid jest zagrożeniem dla Triss i Yennefer. To powinno cię najbardziej interesować. Czyli uderza w nasze troszeczkę tutaj, można powiedzieć, takie kurcze instynkty. Wiadomo, te czarodziejki w jakiś tam sposób wpłynęły na nas. No dobra, czego konkretnie oczekujecie? Dobra, a czego chcecie ode mnie? Jeden z naszych pojechał się spotkać z informatorem i nie wrócił. Od tego, czego się dowiedział, zależy powodzenie całego planu. Musimy go znaleźć, a nie ma w okolicy lepszego tropiciela niż ty. Nie musisz mnie brać pod włos, Rąż. Macie jakieś wskazówki? Wiadomo, gdzie ten wasz wspólnik był widziany ostatnio? Podróżował pod przykrywką obwoźnego szewca. Musiał przejeżdżać przez Pontar, najpewniej przez redański posterunek. Mamy tam swojego człowieka. On powinien wiedzieć więcej. Nazywa się Gregor. Wtajemniczyliście redańskiego żołnierza w zamach na redańskiego króla? Widzisz, nawet wśród Redańczyków wielu nie zgadza się z polityką Radowida. A kiedy nawet prości żołnierze zauważają, że coś jest nie tak, to znak, że trzeba działać. No i okej, mamy dwie opcje. Albo pomagamy, albo nie pomagamy. Myślę, że warto by było pomóc. Coś mi mówi, że i tak nie dotrzemy do tego Radowida, a ewentualnie jak do niego dotrzemy, to on będzie wiedział, że planowaliśmy na niego zamach. No dobra, zobaczmy, co z tego wyniknie. Coś mi mówi, że to będzie decyzja, która tutaj w grze będzie miała konkretne konsekwencje. Dobra, pogadam z Gregorem. Dzięki. Postaraj się nie rzucać w oczy tego żołnierza. I pamiętaj, że od powodzenia twojej misji może zależeć przyszłość wojny, a więc Temerii i całej północy. Wiem, spróbuję tego nie spieprzyć. Do zobaczenia. Liczymy na ciebie, Geralt. Nikt cię nie widział, jak chodziłem. Okej, teraz pytanie. Czy podjąłem dobrą decyzję? To niewątpliwie niebawem się wszystko okaże. Może być tak, że tutaj będzie jakaś masakra.
butelka wody. Pozbieramy sobie tutaj troszeczkę tych rzeczy. Konkretny strych tutaj. Nie wiem, po co to jest chronione, jak... jakimś przejściem tajemnym, skoro całe piętro jest tutaj zajęte przez ukryty pokój. Ktokolwiek umie liczyć, na pewno ma świadomość, że tutaj znajduje się taki pokój. Dobra, nie ma co filozofować. Czy tu jest jakieś... tam jeszcze coś jest. Dobra, odpuszczę to. Idziemy. Idziemy sobie w stronę redańskiego łącznika. Tutaj może coś być ciekawego. Kurczę, nie. Chciałem wejść tutaj na to półpięterko. O, brawo ty. No, wskoczysz tam, czy się boisz? Chyba jednak tam nie wskoczysz. Kurczę, szkoda. No dobra, trudno. Nie będziemy wnikać. Ruchanko? Nie, na razie nie. Jest ważna sprawa do załatwienia. I teraz tak, trzeba by udać się w stronę tego łącznika. Niewątpliwie warto byłoby skorzystać oczywiście z szybkiej podróży. To jest kawał drogi. Gdzie on się znajduje, ten cały redański łącznik? Gdzieś tutaj przy bramie? Posterunek graniczny, no tak, było to powiedziane. No nic, spróbujmy się do gościa dostać jeszcze w tym odcinku. Zobaczymy, co on ciekawego nam powie. O ile w ogóle funkcjonuje i żyje. Z informacji, które uzyskaliśmy, wiemy, że niestety no nie powrócił. A od niego zależy powodzenie całej tej misji. Okej. Tak więc zobaczymy, co się z nim stało. Może być tak, że przeszedł na stronę wroga. A to by było nie za dobre. No zobaczymy zaraz. Okej. Oczywiście redańscy żołnierze, posterunek, pamiętamy. Oczywiście glejty były potrzebne, żeby się przez to przebić. My ten glejt ogarnęliśmy. Tu jeszcze mamy jakąś tablicę ogłoszeń, na której nie ma nic. Sorry. Okej, gdzie on jest? Oczywiście jakieś pole bojowisko, trupy siedzą. Bo dlaczego miałyby leżeć? Kwiatek sobie jeden zabiorę. Troszeczkę chyba się zakręciłem, kurczę. I wybiegłem, nie patrząc na znacznik. A on w ogóle był w drugą stronę. No dobra, to sobie zwiedziliśmy troszeczkę tutaj okolic tego posterunku. Całe szczęście pogoda sprzyja. Tu mamy jakiegoś starca, który łowi sobie rybki. Krwawy Baron, pamiętamy, dosyć sympatyczną postać. Uratowaliśmy jego żonę. No i Krwawy Baron postanowił ją gdzieś tam zabrać do jakiegoś medyka, bo jak pamiętamy, niestety została ona mocno sponiewierana psychicznie. Nie poradziła sobie dziewczyna z tym, co się tam wydarzyło. Możesz przejść. No, dziękuję ci bardzo uprzejmie, strażnik uredański. Okej, to jest ten pacjent, tak? Szukam Gregora. To znalazłeś. Ktoś ty? Geralt z Rivii. Przysyła mnie Dijkstra. Spodziewałem się kogoś od niego. Odejdźmy stąd kawałek. Kamera była taka, jakby ktoś nas obserwował ogólnie, czyli tutaj się będzie działo. Ładnie sobie przystroiliście posterunek. Na polecenie samego króla, miłościwie nam panującego. Czym zawinili? Ten z prawej był guślarzem w pobliskiej wiosce. Źle komuś doradził i ludzie na niego donieśli. A tego z lewej nie lubił sąsiad i oskarżył go o czary. Więc to wina ludzkiej zawiści. Nie Radowida. A myślisz, że kto ustanowił prawo, które zezwala kogoś powiesić z takiego powodu? No właśnie, służysz królowi, którym gardzisz? Czemu służysz królowi, którego nie szanujesz? A co mam robić? Urodziłem się Redańczykiem, przecież nie zdezerteruję. Poza tym wstąpiłem do armii, jak na tronie siedział w Wizimie. To był dobry król, mądry i sprawiedliwy. Radowid to co innego. Jemu w głowie tylko wojna. A ja nie chcę, żeby Redania kiedyś tak wyglądała.
No dobra, dowiedzieliśmy się o krótkiej historii tego strażnika. Do rzeczy. Pewnie wiesz, po co tu jestem. Domyślam się, że chodzi o naszego zaprzyjaźnionego szewca. Przejeżdżał tędy, ale nie wrócił. Wczoraj patrol doniósł, że niedaleko od drogi stoi porzucony wóz, ale nie mogłem się stąd wyrwać, żeby sprawdzić, czy to jego. Dzięki, to mi wystarczy. Bywaj. Zaczekaj. Masz glejt przejazdowy? Bez niego cię nie przepuszczą. Mam. No dobra, do powodzenia. Dzięki, bywaj. Okej, czyli teraz się dowiedzieliśmy. Tutaj jakiś pacjent sobie stał w ogóle. Miejmy nadzieję, że niczego nie usłyszał. No i oczywiście naszym zadaniem jest odnaleźć wóz tego szewca, który znajduje się nieopodal. Będziemy musieli się tutaj udać i przeszukać konkretnie ten obszar i odnaleźć jakieś ślady. Trudno wyczuć, co się z nim stało. Może być tak, że został przechwycony. Może być tak, że Radowid już wie, że ten spisek się szykuje i przeciwdziała. Ale tego dowiemy się w następnym odcinku. Tymczasem dzięki za wspólnie spędzone chwile. Jeżeli się podobało, zostaw kciuk w górę, w dół. Zostaw również komentarz, czy podjąłem słuszną decyzję, biorąc się tutaj... wchodząc w ten spisek przeciwko Radowidowi. To niewątpliwie będzie miało konsekwencje. Okej, do wkrótce. Na razie, cześć.